za tezą. Eli, redaktor Eliza Michalik, proszę bardzo. Aż się rwę, proszę Państwa, żeby podyskutować z ojcem dostatnim, który zburzył mi całkowicie koncepcję mojego wystąpienia, które chciałam rozpocząć od genialnej uwagi, którą powiedział pan ochroniarz, kiedy tutaj wchodziłam. Mianowicie była straszna kolejka, a ja wchodząc powiedziałam: przepraszam bardzo, muszę wejść bez kolejki, ponieważ muszę jeszcze wydrukować sobie notatki. A co pan ochroniarz spojrzał na mnie sceptycznie i powiedział: tak, a ja jestem księciem. I wtedy sobie pomyślałam, cóż za piękny przykład zwycięstwa rozumu, dociekliwości, pasji, ciekawości nad wiarą, po prostu nad dogmatami. To jest niesamowite. I kiedy słuchałam ojca dostatniego, który podał jakże budujący z naszego punktu widzenia mówców za tezą, tak sądzę, mam nadzieję, że pan profesor Mikołajko i pan profesor Hartmann to podzielą, przykład tych dwóch filarów rozumu, o znaczy nie, przepraszam, uniwersytet był filarem rozumu, a klasztor był, dobrze mówię, filarem szukania Boga. I pomyślałam sobie: tak, jakie to prawdziwe. W jednej z tych instytucji szuka się rozumu. Ojciec dostatnio wspomniał o Wolterze. To ja bym wspomniała o Immanuelu Kancie, który mówił: rozum jest religią, którego imperatyw kategoryczny, który mówił tak. No znowu, pan profesor Mikołajko, który jest filozofem, może będzie mnie poprawiał, ale ja go rozumiem w ten sposób, że nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Ustanawiaj takie prawa, zwłaszcza jeżeli jesteś mniejszością, to czyń tak, jak chciałbyś, żeby czyniono wobec ciebie, kiedy ty będziesz mniejszością. I ja nie mam wrażenia, że Kościół katolicki przestrzega tego, bo nie chcę wejść w taką pułapkę, w którą mam wrażenie, znowu ojciec dostatni, no nie, że się czepiam, ale on był jedynym mówcą przeciw tezie, więc odnoszę się do jego argumentów, ale to się znalazło także w dzisiejszym tekście w tygodniku Wprost, gdzie miałam takie trochę wrażenie, że chce się wpychać nas, zwolenników tej tezy, w taki na siłę lewicowy nurt myślenia, bo tam zostało zaznaczone, że często utożsamia się rozwój z lewicowością. Ja Państwu chciałam powiedzieć, że nie. Ja w ogóle nie utożsamiam rozwoju z lewicowością. Mogę mieć poglądy bardziej lewicowe czy liberalne, ale to nie o to chodzi. Moje poglądy są takie, że trzeba myśleć. I kiedy pomyślimy, czym jest postęp, to dla mnie postęp jest życiem, jest ruchem, jest rozwojem, jest ciekawością, jest pasją, jest odkrywaniem, tak? Po prostu. I zastanówmy się, czy Kościół jest taki właśnie, czy hierarchowie Kościoła dziś, bo ktoś się tu powoływał na zasługi Kościoła w PRL-u. Można nad nimi dyskutować, one nie są wcale takie oczywiste. Ja bym tylko wspomniała, że żądanie przywilejów w zamian za zasługi, które się miało kiedyś, to też nie jest jakaś chwalebna cecha, więc zostawmy, nawet gdyby te zasługi kiedyś były, no to też nie jest żaden powód, żeby dziś mieć przywileje, tak? Natomiast pasja i rozwój. Czy Państwo sobie wyobrażają, taka scenka rodzajowa mi przyszła do głowy, kiedy się przygotowywałam do tego wystąpienia. Wyobraziłam sobie mianowicie, że spotkałabym 60-letniego człowieka, tak wiem, zawsze długo mówię, który powiedziałby mi tak: słuchaj, mam 60 lat, ale muszę ci coś powiedzieć. Zawsze, odkąd skończyłem 18 lat, robię tak samo. Wiesz, myślę tak samo, jak myślałem w wieku 18 lat. Śpię z kobietą, z żoną w tej samej pozycji od 18 lat. Chodzę do parku tą samą trasą od 18 lat, do tego samego parku. To samo, co w wieku 18 lat myślę o polityce, o religii, o naturze ludzkiej. Wiesz, no mógłbym myśleć inaczej, ale tradycja, rozumiesz? Jest taka tradycja, że pomyślałem tak raz w wieku 18 lat i teraz muszę tak robić przez całe moje życie, żeby stało się zadość tradycji. Pytam, co byśmy pomyśleli o takim człowieku? Różne określenia przychodzą do głowy, prawda? No głupiec, no wariat może. No jakiś taki biedny człowiek nie używa rozumu. Ale przede wszystkim wydaje mi się, że byśmy pomyśleli, jaki biedny człowiek, ile go ominęło, nie rozwijał się. Ten świat dookoła tak się zmienił, jest taki piękny, ten człowiek się nie rozwija. Po prostu stoi w miejscu, nie bacząc na zmieniające się okoliczności. No dobrze, i teraz mamy instytucję, Kościół katolicki. Skoro o indywidualnym człowieku, o jednostce byśmy tak pomyśleli, no to ja logicznie nie widzę w ogóle żadnego powodu, żebym nie miała myśleć tak o instytucji, która się chlubi, która sobie za cześć, za honor, za powód do dumy poczytuje, że się nie zmienia. Bo przecież hierarchowie katolicy mówią to wprost. Tradycja, nie zmieniamy się. Nieważne, że w czasach Jezusa były inne kobiety i nie były kapłankami, chociaż pan profesor Mikołajko mówił kiedyś w moim programie, że to nieprawda, że były kapłankami. Ale powiedzmy, że oficjalna nauka biskupów, bo nie Jezusa, jest taka, że kobiety nie były kapłankami. Załóżmy, że nie były.
No dobrze, nie były 2000 lat temu, było inne społeczeństwo, inni ludzie, inne czasy, inny kontynent, inny klimat, inny kraj, wszystko było inne. Nieważne, minęło 2000 lat, dziś kobiety nie są kapłankami. Wiemy wszystko o chromosomach, o biologii, no może nie wszystko o mózgu, ale wiemy, mamy inne prawa, mamy również inne religie. Nieważne, kobiety nie mogą być kapłankami. Czy to jest mądre? Czy taka postawa zwiastuje postęp, tak? Czy taka postawa może być obierana za wzór? Ja mam po prostu takie wrażenie, jako też publicystka, dziennikarka, no bo pamiętacie Państwo te wszystkie, atak na Kościół. Za każdym razem, kiedy ktoś próbuje dyskutować, no nie w tej debacie, i za to chwała i cześć organizatorom, to słyszy się, że to jest atak na Kościół. Więc już na zakończenie, chociaż dopiero się rozkręcam, powiem, że moim zdaniem jest tak, że Kościół katolicki hamuje rozwój, hamując debatę, a robi to dlatego, że w świecie wolnych ludzi, wolnego przepływu myśli, idei, czegokolwiek, ludzie mogą wybierać spośród wielu różnych ofert. I mi się wydaje, że tu jest pies pogrzebany, że tu jest trafienie w punkt, proszę Państwa. Że jak będziemy wolnymi duchami, które mogą wybierać, no to siłą rzeczy ileś osób nie wybierze Kościoła, a to boli. I to narzucanie i ta kontrola służy temu, żebyśmy nie mieli prawa wyboru. Żebyśmy po prostu wszyscy musieli myśleć i sądzić tak samo, bo nie daj Boże, byśmy nie wybrali Kościoła. Takie jest moje wrażenie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.